Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Pani Agieda. Dzisiejszy odcinek poświęcony jest patelniom. Większość z Was zapytana o to, co wie na temat patelni, zapewne odpowiedziałaby, że wiecie, że patelnie są różnych marek, różnych wielkości, że mają też różne przeznaczenie. Na przykład, że są patelnie do naleśników, do grillowania czy do kuchni azjatyckiej. Sporo z Was orientuje się też w tym, że patelnie mogą mieć różnego rodzaju powłoki nieprzywierające, natomiast zapytanie o to, jakie właściwości mają te powłoki, no to tutaj już zaczynamy się gubić. Ale wcale mnie to nie dziwi, ponieważ tych powłok jest naprawdę wiele i co rusz pojawiają się jakieś nowe. W związku z tym dzisiaj postaram się uzupełnić Waszą wiedzę o te informacje i podpowiedzieć Wam też, jakie patelnie warto mieć w domu. Patelnia może być wykonana z aluminium, ze stali bądź z żeliwa. Te aluminiowe są najbardziej popularne, ponieważ one są lekkie, bardzo dobrze przewodzą ciepło, szybko się nagrzewają. Natomiast patelnie aluminiowe zawsze muszą być powleczone jakąś powłoką nieprzywierającą, ponieważ aluminium samo w sobie jest trujące i ono nie może mieć bezpośredniego kontaktu z żywnością. I dlatego też pamiętajcie o tym, że jeżeli uszkodzicie powłokę nieprzywierającą na patelni aluminiowej, to taką patelnię należy od razu wyrzucić. Natomiast patelnie stalowe to są patelnie, które są zdecydowanie bardziej wytrzymałe niż te patelnie aluminiowe. One są odporne na korozję, na zarysowanie, na wysokie temperatury. Mogą mieć powłoki nieprzywierające bądź też bez. Takie patelnie stalowe bez powłok najczęściej widzimy u szefów kuchni w gastronomii, ale one wówczas wymagają zdecydowanie większej ilości tłuszczu do smażenia, ale ich zaletą jest to, że te patelnie można myć w zmywarce i można je szorować czymkolwiek chcemy. I kolejna grupa patelni to patelnie żeliwne, które należą do najcięższych, ale też do najtrwalszych. To są patelnie, które podobnie jak stalowe długo się nagrzewają, ale też długo trzymają ciepło. Bardzo dobrze rozprowadzają ciepło, nadają się idealnie do dań, które wymagają obróbki w wysokich temperaturach. Poza tym patelnie żeliwne powinniśmy myć tylko i wyłącznie gorącą wodą, bez użycia żadnych detergentów, broń Boże w zmywarce, ponieważ to są takie patelnie porowate, no i po ich umyciu powinniśmy je wysuszyć i naoliwić. Niewątpliwie zaletą tych patelni jest to, że możemy je szorować czymkolwiek chcemy, drapać nożami, widelcami, a nawet kroić steka na patelni. Jeżeli chodzi o rodzaje powłok nieprzywierających, to tych powłok jest rzeczywiście wiele. Najbardziej popularną powłoką jest klasyczna powłoka nieprzywierająca, która wygląda mniej więcej w ten sposób. Jest to powłoka, która jest bardzo trwała, odporna na wysokie temperatury, ale niestety nie jest odporna na zarysowania. Więc kupując patelnię z klasyczną powłoką nieprzywierającą, powinniśmy zaopatrzyć się w takie utensylia plastikowe, silikonowe bądź drewniane, aby nie zniszczyć tej powłoki nieprzywierającej. Innym rodzajem powłok są powłoki ceramiczne i powłoki mineralne. Ich zaletą jest to, że właśnie w skład tych powłok wchodzą składniki naturalne. Tutaj są to minerały i glina, a tutaj jest to kamień, taki jak marmur czy granit. Zaletą tych powłok jest to, że one są bardziej odporne na zarysowania niż klasyczne powłoki nieprzywierające. Niemniej jednak nadal zaleca się stosowanie takich utensyliów jak plastikowe, silikonowe czy drewniane. Niektóre z tych powłok ceramicznych i mineralnych można zmywać też w zmywarce. Najbardziej trwałymi powłokami są powłoki tytanowe. Te powłoki możemy nawet drapać metalowymi utensyliami i możemy bez problemu zmywać je w zmywarce. Zobaczcie. Główną zaletą powłoki nieprzywierającej jest oczywiście to, że dania przygotowywane na patelni nie przywierają do jej dna. No i też to, że możemy smażyć używając naprawdę niewielkiej ilości tłuszczu. Niemniej jednak nie istnieje coś takiego jak patelnia beztłuszczowa. Bez względu na rodzaj powłoki zawsze do smażenia należy użyć odrobiny tłuszczu. Niewątpliwie o trwałości i wytrzymałości patelni decydują materiał, z którego jest wykonana i powłoka, jaką jest powleczone jej wnętrze. Ale są też takie elementy patelni, które zdecydowanie poprawiają komfort użytkowania. Jedną z nich jest termospot. To jest wskaźnik nagrzania patelni, który chroni patelnię tak naprawdę przed przegrzaniem i przed odkształceniem. Po osiągnięciu optymalnej temperatury tutaj ten wskaźnik zrobi się mocno czerwony. I w końcu będziemy wiedzieli, kiedy należy rozpocząć smażenie. No i bardzo praktycznym rozwiązaniem jest ta odczepiana rączka. Możemy użyć takiego naczynia do pieczenia w piekarniku, możemy
w bardziej wygodny sposób ustawić taką patelnię w zmywarce. Oczywiście, jeżeli powłoka nadaje się do zmywania w zmywarce, możemy tak zaserwować danie na stole. Możemy też przykryć takie naczynie przykrywką i przechować jedzenie w lodówce. Większość patelni to patelnie uniwersalne, które nadają się do wszystkich rodzajów kuchenek. Niemniej jednak sprawdźcie to przed zakupem, żeby się nie okazało, że tą patelnię musicie podarować komuś bądź zwrócić do sklepu. Pamiętajcie też o tym, że na patelni nie warto oszczędzać. Dobrej jakości patelnia kosztuje też trochę więcej. Niemniej jednak należy ona do najbardziej eksploatowanych sprzętów kuchennych i w związku z tym warto kupić coś dobrego. Osobiście uważam, że w każdej kuchni powinna być mała, lekka, aluminiowa patelnia z powłoką nieprzywierającą, taka idealna do jajecznicy, a druga patelnia powinna być już znacznie większa i najlepiej, żeby miała powłokę tytanową, taką bardziej odporną na zarysowania. No i dla wszystkich fanów grillowania polecam osobiście patelnię żeliwną, no bo steki z takiej patelni czy grillowane warzywa są obłędne. I to wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i zapraszam do oglądania innych odcinków z serii Pani AGD. A jeżeli nie chcecie przegapić nowości, to zapraszam do zasubskrybowania naszego kanału.